Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj reading vlog, bo tak jak zapowiadałam, w marcu pojawi się ich dosyć dużo. I dzisiaj rozpoczynamy czytanie książki Indigo od Patrice Lawrence. To jest książka, którą dostałam od wydawnictwa Zielona Sowa i przeczytam Wam, o czym ona jest, bo jeszcze jej nie zaczęłam czytać. Indigo mieszka z przybraną matką. Kiedy spotyka Baileya, między nimi od razu zaczyna iskrzyć, ale dziewczyna skrywa pewną tajemnicę, która może zniszczyć to, co się jeszcze na dobre nie zaczęło. Bailey jest zafascynowany Indigo. Ona tak bardzo różni się od innych dziewczyn. Jednak gdy chłopak staje się celem pewnego bezdomnego mężczyzny, który wie dużo o przeszłości Indigo, jest zmuszony dokonać niemożliwego wyboru. Także to jest książka, którą ja się zainteresowałam właśnie ze względu na opis, bo wydaje mi się dosyć intrygujący. Ja wiem, że to ma być książka młodzieżowa, ale widzę tutaj znacznik 15+. Także to jest książka, którą na pewno będę czytała przez najbliższe dni. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to na Instagramie pytałam Was jakiś czas temu, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w reading vlogach i wiem, że część z Was chciałaby zobaczyć, jak wygląda mój dzień. Więc częściowo również ten reading vlog będzie złożony z tego, jak wygląda mój dzień, po prostu. Także zapraszam Was do oglądania. Jest właśnie godzina 22, równa 22, a 3 marca, czyli kontynuacja dnia, w którym zaczęłam tego reading vloga, bardzo ruszą kamerą, tak czy inaczej, przeczytałam 155 stron, 150 właściwie, więc jeszcze nie dokończyłam rozdziału. 150 stron Indigo. Na razie jest naprawdę w porządku. Mam pewne jakieś takie rzeczy, które jakoś mega mnie nie porywają. Jeżeli chodzi o to, o czym właściwie jest ta książka, to mamy tutaj naszą główną bohaterkę Indigo i drugiego głównego bohatera, czyli Baileya. Bailey. I jak mówię imię Bailey, to od razu mi się przypomina ten film o psach. Pewnie wiecie, o jakim ja mówię, tu gdzieś pewnie będzie okładka, jak sobie przypomnę. Tak czy inaczej, mamy tych dwóch głównych bohaterów. Indigo jest tak naprawdę postacią, koło której cała fabuła się owija, dlatego że Indigo jest dziewczyną, która niestety straciła swoich rodziców, ponieważ jak się okazuje, jej tata zabił jej mamę. Tata, wiadomo, nie uczestniczy już w jej życiu, a Indigo trochę się tak tuła między rodzinami zastępczymi. Dlatego, że jej dziadkowie nie mogą się nią opiekować i właśnie Indigo trafia pod skrzydła Kelly. Kili, właściwie Kili, bo tam są dwa i, dwa e. Natomiast ona trafi właśnie pod skrzydła tej kobiety. Tam ma swojego przybranego brata, czyli Felixa. I niestety wszyscy w szkole wiedzą, jak wygląda jej sytuacja i przez to niektórzy się nad nią znęcają. I Bailey jest trochę takim gapiem, to znaczy nie uczestniczy czynnie w naśmiewaniu się z Indigo, ale nic też z tym nie robi. Drogi się łączą i zaprzyjaźniają się ze sobą. Tak naprawdę na razie o tym jest ta książka. Zauważyłam, że ona nie ma tak naprawdę takiego, po prostu nie ma takiego sfokusowania na jedną rzecz, która by nas doprowadzała do końca książki. To znaczy, mam wrażenie, że trochę tutaj mamy, tak jak to było w przypadku, gdyby ocean nosił twoje imię, mam włosy w buzi, tak jak to było w przypadku, gdyby ocean nosił twoje imię, czyli że tak naprawdę to jest przedstawienie historii, natomiast tutaj nie ma jakiegoś, wiecie, punktu kulminacyjnego, na który byśmy mieli czekać, chociaż przypuszczam, że taki prawdopodobnie będzie, ale nie jest on na pewno nakreślony na samym początku. Zaczęłam czytać tę książkę i tak naprawdę byłam wrzucona w pewne konwersacje i nie za bardzo rozumiałam, o co chodzi. Później to się wyjaśnia, natomiast to było takie moje pierwsze odczucie, że jakby nie czuję się komfortowo, bo nie za bardzo wiem, co się dzieje. Natomiast tak jak mówię, to gdzieś tam później się rozwiało moje wątpliwości. I tutaj też mamy poruszone to, że w szkołach zdarza się tak, że jesteśmy wyśmiewani ze względu na swój wygląd. Dlatego, że Bailey ma rude włosy, ma burzę afro, tak jak to jest tutaj na okładce, natomiast na okładce one są różowe, a tak naprawdę są one rude. I jest to o tyle fajne i ciekawe, że dostaniemy młodzieżówkę, w której będą poruszane takie tematy dosyć ciężkie i dodatkowo będziemy mówili o tym, jak okrutni czasami potrafią być nastolatkowie. Natomiast mam nadzieję, że ta książka nie będzie w tak smutnym tonie utrzymana do końca. Inna sprawa to to, że jestem ciekawa, czy autorka będzie w jakiś sposób
nakierowywała nas na strony, w które może pójść ta fabuła, więc jestem po prostu ciekawa, jak to będzie rozwiązane. Jutro, jeżeli nie zapomnę, to pokażę Wam, jak wygląda mój poranek, który trwa zaledwie 30 minut. Później idę na uczelnię na godzinę 8 rano, mam wykład, później czekam na zajęcia, więc za ten czas pewnie będę się uczyła. No i po zajęciach wracam do domu i też się uczę, ale mam nadzieję, że zdążę przeczytać jakąś część z tej książki. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun and it shines. As it opens, well, your heart is the sun and it shines. As it opens, yeah, your heart is the sun and it shines. As it opens, well, your heart is the sun and it shines. As it opens, yeah, your bones. Właśnie słyszałam. Jest godzina 16:30, czwarty dzień marca i na uczelni zdążyłam przeczytać dość do 276 strony Indygo. I jeżeli chodzi o jakieś takie moje odczucia jak na razie, to na pewno jest to książka bardziej skupiona na budowaniu postaci niż na tworzeniu fabuły. I o ile oczywiście ta fabuła tutaj jest, to o tyle mam wrażenie, że jednak autorka bardziej skupiła się na tworzeniu bohaterów i na jakimś takim opisywaniu ich, co daje nam lepsze pole do zrozumienia ich, do tego, jak oni się zachowują. Bo jakby było tutaj już kilka takich scen, które nie do końca mi się podobały, po czym pomyślałam, że w sumie to, że ja taką osobą nie jestem, nie znaczy, że ci bohaterowie tacy nie mogą być. I faktycznie to zadziałało na plus, bo ja jakby miałam wytłumaczone, że akurat nasza, że to nie jest tak, że nasza bohaterka robi coś bezkonsekwentnie i jakby w ogóle się to nie zgadza z jej motywacjami, tylko to faktycznie ma odbicie w jej charakterze. Trochę się teraz tak ograniczyłam do samej bohaterki, ale to się tyczy praktycznie każdej postaci w tej książce. Więc mamy tutaj historię, która dalej się rozwija. I tak jak mówiłam wcześniej, poznajemy Bailey'a i Indigo. I oni oboje ze sobą zaczynają się przyjaźnić, ta ich więź się zacieśnia. Natomiast tak jak też wczoraj wspomniałam, mamy tutaj ten wątek porzucenia Indygo, gdy ona była mała, ze względu na śmierć, zabójstwo matki. I jest to na pewno coś ciekawego, bo jeszcze ja się z takim czymś nie spotkałam. Zarówno Bailey, jak i Indygo to są bohaterowie, którzy bardziej zaliczają się do grupy wyrzutków i tutaj jakby nie mam zamiaru obrażać nikogo, tylko to jest tak po prostu powiedziane w tej książce. I to też jest ciekawe spojrzenie na tę sytuację. Mam nadzieję, że będę zaskoczona z zakończeniem. Trochę sobie już zaspoilerowałam, bo przewróciłam do końca, a na końcu są pytania do dyskusji, które napisała autorka, no i przeczytałam pierwsze pytanie, no i trochę wiem, że coś już się stanie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będę zaskoczona. Na razie dla mnie jest to taka solidna czwórka. Nie wiem, czy pójdzie to w górę. Mam wrażenie, że to już się tak ustabilizuje na tę czwórkę. I jak widzicie, ja już wróciłam do domu po uczelni, przebrałam się w bluzę, żeby było mi wygodniej. Zjadłam obiad, który niestety był niesmaczny, więc jest mi trochę przykro. Byłam odebrać książkę, dlatego że kupiłam sobie, uwaga, uwaga, Davida Copperfielda od Charlesa Dickensa, tom pierwszy, bo w poniedziałek kupiłam, tu jest podejrzana ta książka, kupiłam tom drugi, nie wiedząc, że to jest tom drugi, dlatego że one są podpisane tam małą kropeczką tutaj, a ja myślałam, że to jest po prostu jakaś seria i ono po prostu się oznacza takimi kropkami, no nieważne. Tak czy inaczej, dokupiłam sobie właśnie ten pierwszy tom i teraz będę się uczyła, będę robiła notatki na chemię organiczną, pewnie będziecie mieli z tego jakiegoś timelapsa. Jeżeli zdążę, to jeszcze dzisiaj troszeczkę poczytam wieczorem, ale to, na co warto czekać, to reorganizacja biblioteczki, bo tak jak widzicie, albo i nie, bo może jest trochę za duży blur, ale mam książki poustawione na książkach, bo już mi się nie mieszczą, więc będę musiała to troszeczkę pozmieniać. Także zachęcam Was na czekanie na tę część reading vloga. Jakby się ktoś zastanawiał, jaka jest różnica z włączeniem lampy i z wyłączeniem. Niech się ustabilizuje.
To taka jest różnica. To jest lampa, którą ja dostałam od mojego chłopaka, ale jej można znaleźć, one się podaje, że nazywają selfie lamp. Nie wiem, ale są bardzo dobre i jeżeli ktoś z Was potrzebuje takich rzeczy do zdjęć, tudzież do nagrywania, to ja polecam. Niedawno wróciłam z uczelni, jest godzina za 10:15 i jest czwartek, więc ja miałam zajęcia z chemii organicznej, jak jeżeli obserwujecie mojego Instagrama, możecie wiedzieć. I tak, dzisiaj prowadziłam ostatnią syntezę, w sensie jakby idąc na zajęcia byłam przekonana, że zajmie mi to jeszcze dwa razy więcej czasu niż faktycznie zajęło, bo przyszłam, napisałam kartkówkę, musiałam zakończyć jeszcze jeden z moich preparatów, który był bardzo ładny i wstawiam tutaj jego zdjęcie, a później musiałam jakby zacząć ten kolejny i na pewnym etapie jest suszenie. No i suszy się najczęściej właśnie przez ten okres tygodnia, kiedy czekamy, aż wrócimy jakby na zajęcia kolejne. Natomiast pan doktor powiedział, że mamy nie suszyć i robić. No i skończyło się tak, że wróciłam z taką ręką i gdyby ktoś z Was się zastanawiał, to miałam rękawiczki. Jakby to nie jest tak, że ja nie miałam rękawiczek i się po prostu ubrudziłam. Miałam faktycznie rękawiczki, jedną paznokieć też mam w ogóle, tego akurat na pewno nie będzie widać na kamerze, ale tak jak możecie zobaczyć, tu trochę mniej. Mam pomarańczowe ręce, dlatego że robiłam benzoazo-2-naftol, mam nadzieję, że teraz dobrze powiedziałam tę nazwę, i to jest preparat, który jest bardzo, w którym jest bardzo, właściwie z którego się robi bardzo silny barwnik. Brawo Nikola, 4 razy próbowałaś coś powiedzieć. Tak czy inaczej, jakby sam preparat tworzy się z... najpierw ma się żółty, ponieważ dodajemy aniliny, kwasu solnego i wody. I to sobie trzymamy w zimnej wodzie. I do tego wkraplamy powoli NaNO2, który jest bezbarwny. No i to nam się tworzy dalej żółte. Natomiast później, jak już się doda kolejną rzecz, czyli naftol, to robi się to nam nagle brązowe, później to przechodzi do takiego czerwonego, jak mniej więcej okładka tej książki. Tak czy inaczej zajęła nam ta analiza bardzo dużo czasu, bo siedzieliśmy praktycznie prawie całe 5 godzin. Bez żadnej przerwy, jakby u nas się przerw nie robi. Ale cieszę się, bo przynajmniej w przyszłym tygodniu muszę wrócić tylko zważyć ten preparat. Za 2 tygodnie jest seminarium, więc tylko na godzinę jadę. I jakby spoko, mega się cieszę. I wiem, że moje włosy prawdopodobnie wyglądają komicznie, ale zobaczymy, jak zasłonę. Czy teraz będzie lepiej? Wczoraj wieczorem skończyłam czytać Indygo i pierwsza rzecz, o której myślę, na myśl o tej książce, jest inna książka, o której tutaj nie będę przywoływała, ale jest dosyć dużo podobieństw między tymi dwiema książkami. Mam wrażenie, że tamta była pierwsza, tak mi się wydaje. I jestem ciekawa, z czego to wynika. Nie wiem, czy po prostu teraz na rynku wydawniczym takie książki robią furorę i wydawnictwa je kupują, czy tam może, nie wiem, jakby nie chcę się domyślać. Tak czy inaczej, widzę porównania z inną książką, ale w takim całkowitym rozliczeniu tych plusów i minusów tej książki, to wystawiam jej takie mocne 3,5. Bo bardzo podoba mi się to, że ta książka stoi bohaterami, czyli że tak naprawdę tutaj nawet ta intryga i ta cała akcja nie jest tak bardzo ważna jak kreacja bohaterów. Jak to tłumaczenie autorki, dlaczego bohaterowie postąpili w ten, a nie w inny sposób. Bo jakby do tego nie mogę się w żaden sposób przyczepić. O ile jakby ci bohaterowie nie są tacy jak ja. Jakby ja nie czuję z nimi takiego wielkiego połączenia, dlatego że ja nigdy nie byłam taką nastolatką, jakimi są i Indigo, i Bailey. Ale jest coś ciekawego w tym jakby zabiegu, który sprawia, że my bardziej musimy się przywiązać do bohatera niż do samej fabuły. I właśnie ciekawym zabiegiem jest to, jak autorka pokazała nam znalazłam związek frazeologiczny, że przeciwieństwa się przyciągają. Jeżeli chodzi o takie minusy, to moim zdaniem czasami zachowanie dorosłych w tej książce i zresztą zachowanie młodzieży również. Dlatego, że mimo, że ono było wytłumaczone i jakby ja je rozumiałam bazując na tym, jak autorka wykreowała bohaterów, tak dla mnie to nie było to coś, bo ja nigdy taką osobą nie byłam, ja nigdy z czymś takim nie miałam jakby połączenia, ale mimo wszystko było to naprawdę jakoś takie ciekawe spojrzenie na to, że faktycznie takie rzeczy się dzieją na świecie. Zakończenie
było w porządku, chyba oczekiwałam od niego troszeczkę więcej. Natomiast w pewnym momencie byłam naprawdę zaskoczona i to jest zawsze na plus. To na pewno jest książka młodzieżowa, ona ma co prawda tutaj z tyłu znaczek 15+, i ona faktycznie, powiedziałabym, że jest tak 14-15+. I mam wrażenie, że im dalej się jest w tej książce, tym jest ona lepsza. Wiem, że ta autorka ma jeszcze jedną książkę, chyba się nazywa Orange Boy, tu będziecie mieli okładkę, jeżeli ja ją znajdę. Jestem też ciekawa tamtej książki, więc może jak kiedyś znajdę trochę więcej czasu, to sobie też przeczytam tę drugą książkę autorki, bo ta mnie zainteresowała. Jakby to nie jest najlepsza młodzieżówka, jaką ja czytałam w życiu, bo jak tych młodzieżówek to czytałam mnóstwo. Ona ma 446 stron i fajne z tyłu jest to, że mamy pytania do dyskusji. I mam wrażenie, że ta książka by była bardzo dobrą do przedyskutowania z inną osobą. Natomiast wiem, że Ola książkowy Frygium obecnie czyta i jakby to jest jedna osoba, o której ja teraz wiem, że ją czyta. Więc jak za jakiś czas znajdę kogoś, kto również jakby skończy tę książkę, to bardzo chętnie sobie z tą osobą podyskutuję, bo na pewno jest to taka momentami kontrowersyjna książka. Ale tak jak mówię, skończyłam, cieszę się bardzo, jakby 3,5 gwiazdki, gdzieś z tyłu głowy mam wrażenie, że ją zawsze będę miała, bo to też jest fajna rzecz, żeby jakby pamiętać o książkach, które się czyta. A jeżeli chodzi o to, co teraz będę czytała, to uwaga, już zaczęłam w autobusie. Moi drodzy, czytam Proces Kawki. Aż mi brzuchu zaburczało, mam nadzieję, że tego nie słychać na filmie. Proces Kawki, czyli książka, którą ja już byłam zainteresowana... O, teraz. Czyli książka, którą ja już byłam zainteresowana w liceum, w momencie, w którym jakoś tak się douczałam do matury i czytałam sobie opracowania pewnych książek. Już wtedy byłam bardzo ciekawa, co przyniesie mi ta książka. No i wreszcie się za nią zabrałam. To jest wydanie ilustrowane z MG. Ono ma taki sam styl jak Małe Kobietki z tego wydania. Jak na razie jestem troszeczkę zagubiona, jakby nie ukrywam, mimo że ja wiem jakby o czym jest ta książka, ale na razie mam takie, że nie do końca wiem co się dzieje. No, więc będę sobie to podczytywała. Jutro mam repetytorium, także będziecie pewnie widzieli jakieś wstawki z tego jak się uczę. No i jutro wrócę do domu i będę bardzo szczęśliwa. Bo już mam ochotę odpocząć. Także do zobaczenia później. When I wake up in the morning, drinking coffee on my balcony, trees are dancing to the whistle of the wind. Lord, I'm thankful for everything. Także kotek się pojawił, tak. Kotek się pojawił. Kotku? Kicia? Kicia? Puść. Puść, Leon. Puść. No. Kotek się pojawił, a ja muszę się wam pochwalić, że posprzątałam dzisiaj całe mieszkanie, łącznie z myciem podłóg. Tak stoję z tą kamerą, nie wiadomo po co. Właśnie nie widziałem kamery. A! Właśnie żony wychodził, ale kontynuując, dzisiaj posprzątałam całe mieszkanie. Nie myłam co prawda szyb, jeżeli chodzi o łazienkę, bo już myłam je jakiś czas temu i pomyślałam, że nie muszę. Tak jak widzieliście, mogliście widzieć, trochę pozmieniałam na biblioteczce i faktycznie zrobiło się troszeczkę miejsca. Kilka książek pójdzie do szpitala, a część sprzedam.
i muszę się pochwalić, bo umyłam też podłogi i wyniosłam dywan, który mamy w kuchni, ponieważ mamy dywan w kuchni. I umyłam podłogi, ale właśnie, wracając do clue, ja nie myję tutaj podłóg, dlatego że to są podłogi drewniane i ja się boję je myć, ale pierwszy raz się przemogłam, umyłam podłogi i posprzątałam tak naprawdę cały dom, więc możecie być ze mnie dumni, a jeżeli ktoś by był ciekawy dlaczego, to dlatego, że mamy gości, więc jakby nie jest to bez powodu. Ja przychodzę, żeby już się chyba z Wami pożegnać, więc sobie postawię kamerę, tak jak ja to zawsze casualowo robię. I jak mogliście zobaczyć, skończyłam czytać Indygo, której dałam 3,5 gwiazdki. Uważam ją za dobrą młodzieżówkę, natomiast u mnie problemem było to, że ja nigdy takim nastolatkiem nie byłam, nigdy z takimi problemami się nie zmagałam i jakoś nie mogłam się za bardzo utożsamiać z Indygo, która jednak jest bohaterką, która przeważa przez całą rozpiętość książki, chociaż oczywiście Bailey również. I jakby Bailey był dla mnie fajniejszym bohaterem. I aha, co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że słucham słowiska Chrztu Ognia, czyli Andrzeja Sapkowskiego, 4 tomu. I nie wiem, dlaczego wcześniej nie mogłam się wdrożyć w słuchowisko, bo ja chyba przy opowiadaniach puściłam sobie jedno ze słuchowisk, ale ono do mnie jakoś nie przemówiło i jakoś stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. Po czym puściłam ten Chrzest Ognia, dlatego że potrzebowałam jakiegoś audiobooka na już, a nie chciałam słuchać kolejnej części Ani, bo zostało mi tak naprawdę dwie części Ani. I pomyślałam, że skoro już jakby mam zaczętą jedną serię, to będę ją kontynuowała. No i puściłam ten Chrzest Ognia. Jakby moje dwa problemy to to, że słysząc głos Jaskra, mam przed oczami postać z Potworów i Spółka, tego fioletowego, Boże, jak on ma? Sprawdzę. Randall, tak nazywa się ta postać, więc pan, który daje głos zarówno Randallowi, jak i Jaskrowi, ten po prostu jak słyszę głos, to miałam przed oczami od razu Randalla, więc jakby to był mój problem, dlatego że ja Jaskra sobie wyobrażałam jako takiego młodzieńca, który jest wiecznie żywy, bardzo taki frywolny. Jakby ten głos totalnie mi nie pasuje. A druga osoba to Milva, która pojawia się w tej części i ona się pojawia na samym początku. Ja tak słucham i tak znam skądś ten głos. No i najpierw pomyślałam o Colette z Ratatouille, a później do mnie dotarło, że przecież to jest sam Sparks z Klopcików i Innych Zjawisk Pogodowych, więc po prostu słuchając to mam dwa takie bodźce, które dla mnie są jakby postaciami z bajek, dlatego że ja obie bajki widziałam kilka razy, więc to jest dosyć zabawne, natomiast nie przeszkadza mi to w żaden sposób i słucha mi się naprawdę bardzo dobrze. Ja bardzo krótko słucham, w sensie od 2 dni mniej więcej, a już przesłuchałam 4 godziny, więc ten audiobook ma 8 godzin na przyspieszeniu 1,75, ale jeżeli ktoś z Was nie jest jeszcze przekonany, to ja sądzę, że to jest naprawdę dobra forma, bo tak jak mówię, nie sądziłam, że ona mi się tak bardzo spodoba. Jeżeli chodzi o ten tom, to jak na razie bardzo lubię Milwę i to chyba by było tyle z plusów, ale no też nie chcę za wcześnie mówi, no bo tak jak mówię, dopiero w połowie gdzieś jestem. I nie chcę też tego, nie chcę też tłumaczyć, dlaczego tak słabo na razie mi się podoba ta książka, bo byłby to spoiler do poprzedniego tomu i do tego tomu, więc jakby po co? Uderzyłam się w okulary. No, ale na dniach będę kończyła Chrzest Ognia. Zaczęłam też proces. W procesu więcej nie przeczytałam niż do momentu, w którym z Wami ostatni raz rozmawiałam. I jeszcze zaczęłam czytać Te Wiedźmy Nie Płoną, bo robię sobie reread, ale o tym będzie w osobnym filmie. Także tak, skończyłam czytać Indygo, zaczęłam słuchać pana Wiedźmina, czyli Chrztu Ognia, 4 tomu. Zrobiłam trochę przemiany biblioteczki. Wiem, że tutaj są jakieś takie pojedyncze książki, które tak dziwnie leżą, ale one to są książki najczęściej albo na rozdanie, albo takie, które mi się nie mieszczą i tak spylaszą. No, także dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnym filmie. Cześć!